Jakub Maciejewski, poranna rozmowa telewizji w Polsce.pl. Gościmy dzisiaj rano pana posła Jarosława Sachajko z Kukiz 15. Serdecznie witam, panie pośle. Kłaniam się nisko, Kukiz 15, demokracja bezpośrednia. Demokracja bezpośrednia, ale też bezpośrednie wypowiedzi pana posła. Ja przypomnę, że kilka dni temu, gdy było głosowanie nad przełożeniem, nad odroczeniem obrad, doszło do takiego ciekawego incydentu. Najpierw zagłosowaliście za przeniesieniem obrad, potem jednak była reasumpcja i zagłosowaliście już przeciwko. Ale przypomnijmy, panie pośle, pańską wypowiedź, która zaskoczyła dziennikarzy takich, powiedzmy, antyrządowych, opozycyjnych, gdy pan odpowiedział na pytanie, dlaczego zagłosowaliście tak, a nie inaczej. Zobaczcie państwo materiał. Dlaczego zagłosowaliście za odroczeniem obrad dzisiejszych? Bo się pomyliliśmy. Naprawdę? Poważnie. W takiej sprawie? Tak, przepraszam. I co, będzie teraz powtórzenie tego głosowania? Jak to będzie? Trudno mi jest powiedzieć. Naprawdę się pomyliliście? A nie można się pomylić? Nie można, tylko że... przepraszam. Sytuacje, które przechodzą do historii później, takich pomyłek. Ma pani rację, ale tak mówi moja żona. Czasami jak się spieramy, ona jest lekarzem na oddziale paliatywnym i mówi: Jarek, uspokój się, czy ktoś umarł? Mówię: nie, ale tak i tak dalej. Nikt nie umarł. Pomyliliśmy się, przepraszam. Przepraszam. I kiedy będą obrady Sejmu teraz? Nie wiem, bo przecież nie mam na to wpływu. Ale 2 września czy 10? Ja bym chciał, żeby dzisiaj były, tak naprawdę. Ale chyba nie będzie. Bardzo by mi zależało, żeby rozwiązać już problem TVN, żebyśmy dalej nie ciągnęli tego. Trzeba było się nie mylić. Przepraszam. Panie pośle, chyba po raz pierwszy jakiś polityk w Polsce przeprosił dziennikarzy, przeprosił widzów, powiedział, że się pomylił, powiedział to wprost. Jak to wyglądało od kuchni? Bo przecież cała grupa Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia się pomyliła przy tym głosowaniu. Jak to wyglądało technicznie i dlaczego Paweł Kukiz był na pana tak bardzo zły za ten incydent? Panie redaktorze, to nie tylko u nas, ale właściwie we wszystkich ugrupowaniach, przy głosowaniach, tych głosowań zwykle jest 100, 150, 200. Mają oczywiście wszyscy takie scenariusze głosowań, ale zawsze jest jedna osoba, która prowadzi te głosowania. No i wówczas to byłem ja i przez ten harmider, bo niestety obrady w polskim parlamencie wyglądają no, gorzej niż cyrk. Po prostu mamy okrzyki, pohukiwania, tupania, klaskania. No a jednocześnie no, pani marszałek, starając się nie przedłużać tego, bardzo szybko czyta to, nad czym będziemy głosować. No i nastąpiła pomyłka. Rzeczywiście pani redaktor, jak i wielu komentatorów, bardzo, bardzo się dziwiło tym, że nie próbowałem mataczyć, nie próbowałem kręcić, tylko wprost powiedziałem, że się pomyliłem, aczkolwiek pomyłki w parlamencie są bardzo częste. No, 2 miesiące temu 17 posłów Lewicy się pomyliło i dopiero po tym, jak media zaczęły dociskać tych posłów, dlaczego to zrobili, pani rzeczniczka przeprosiła. Ja to zrobiłem od razu. Nie ma powodu, żeby demokracja w Polsce opierała się o przypadek lub o błędy. No bo demokracja to nie jest dzieło przypadku. To musi być wyważona decyzja posłów. No i tutaj byłoby czymś dla mnie absurdalnym, kiedy ja bym próbował tę moją pomyłkę ukrywać i mówić, no właściwie nic się nie stało, spróbujmy kiedyś jeszcze raz. No nie, tamto posiedzenie Sejmu z wielu powodów dla mnie było bardzo ważne, bo wszyscy koncentrują się na ustawie medialnej, nie zaglądając tak naprawdę w meritum sprawy, bo jeżeli jesteśmy przy ustawie medialnej, to Prawo i Sprawiedliwość przyjęło moją poprawkę, czyli poprawkę Kukiz 15, tak tylko trzeba powiedzieć, która zapobiega kupowaniu tych nadmiarowych akcji przez spółki Skarbu Państwa. Bo przypomnijmy, jak Prawo i Sprawiedliwość złożyło tę ustawę, to opozycja totalna w mediach przez tygodnie mówiła: Obajtek kupi TVN, spółki Skarbu Państwa kupią TVN. Więc wychodząc naprzeciw temu, co opozycja mówiła, no złożyliśmy taką poprawkę. No i co się stało? No, Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie zresztą z tym, co mówiło, że spółki Skarbu Państwa nie będą kupowały TVN-u, poparły tę poprawkę.
a politycy Platformy Obywatelskiej nie poparli tej poprawki, a PSL zagłosował przeciwko. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby coś dobrego dla Polski zrobić, tylko chodzi o te złe emocje, bo tu chodzi o taką zadymę w Polsce, żebyśmy po prostu byli słabym państwem, żebyśmy nie potrafili argumentować, żebyśmy nie byli poważnym podmiotem na międzynarodowej scenie politycznej. Więc to jest bardzo ważne. I druga część tej mojej wypowiedzi wiele osób zaskoczyła, bo powiedziałem, że przecież nikt nie umarł. I to jest też ważne, żebyśmy też tę część zrozumieli. To parę lat temu żona coś takiego do mnie powiedziała, kiedy tutaj sprzeczaliśmy się na różne rzeczy i ona wyciągnęła ten argument. Mówi: Jarek, no ale czym się przejmujesz? Wszystko da się naprawić, nikt nie umarł. I tak powinniśmy w naszym życiu codziennym postępować. Nie cały czas nie rozdrapywać tych ram, tylko starać się iść do przodu, starać się coś budować, a nie cały czas wokół jakiegoś problemu robić zadymę. No niestety opozycja nie potrafi merytorycznie pracować, próbuje właśnie tylko skłócać społeczeństwo i to głosowanie było tego przykładem. Ale na tym głosowaniu również była bardzo ważna dla mnie ustawa o Akademii Zamojskiej. Ustawa, o którą społecznicy z Zamościa i okolicy, ale nie tylko, walczą już latami. I udało się w tej chwili doprowadzić do tego, że ta ustawa miała być głosowana. I w ustawie jest jasno napisane, że Akademia Zamojska musi ruszyć od 1 września. I proszę zobaczyć, te wnioski były, wnioski o odroczenie były na 1 i na 2 września. To było celowe, aby ten ważny dla Zamościa i Zamojczyzny projekt, aby Akademię Zamojską, która była zamknięta przez zaborców, przywrócić. Panie pośle, ale narracja mediów opozycyjnych i właśnie totalnej opozycji jest arcyhisteryczna, ponieważ ukuto teorię, że w ciągu tych 2 godzin pomiędzy panów pomyłką a reasumpcją, no to byliście kupieni za jakieś stanowiska, choć wiemy, że takie rzeczy, jeśli już, to załatwia się na całe dnie przed głosowaniami. No i panie pośle, ogłoszono już koniec rządu, koniec PiSu, powrót trzeciej RP, upadek rządów konserwatywnych w Polsce, no rewolucję. I po 2 godzinach zrobiliście, powiem kolokwialnie, psikus, a jeszcze pan poseł się uśmiecha, jakby miał z tego powodu satysfakcję. I rozpętała się na was bezprecedensowa nagonka, wrzaski, krzyki. Czy wy, mówiąc uczciwie, przetrwacie tę nagonkę, skoro tak, potężne media będą teraz przeciwko wam. Zapowiadany jest bojkot utworów muzycznych Pawła Kukiza. No podejrzewam, że zdarzają się jakieś pogróżki wobec was. Jak to wygląda z państwa perspektywy? Panie rektorze, ja zacznę od tego może, że tej opozycji totalnej wielu polityków nie mieści się w głowie, żeby coś zrobić zgodnie z polską racją stanu, żeby wypełnić chociażby obietnice wyborcze. Bo Kukiz 15 w swoim programie z 2015 roku miał repolonizację mediów. Więc my tak naprawdę nie mogliśmy inaczej zagłosować, bo inaczej byśmy nie spełnili naszych obietnic wyborczych. Tym politykom nie mieści się w głowie, że można zrobić coś dobrego dla Polski, nie za stanowiska, nie za synekury, tylko że tak się uważa i tak uważamy, że powinno się postąpić. Ten hejt, który już na sali plenarnej był, on był taki bardzo, bardzo nieprzyjemny, bo on był skierowany personalnie, bo najczęściej jak na sali jak na sali są takie pokrzykiwania, to one są w kierunku całego ugrupowania. A tu to było skoncentrowane na Pawle Kukizie. Tam podchodzili do niego poszczególni politycy, no i z bliska wprost mówili mu, no oczywiście nie zacytuję tych słów, bo poważna osoba takich słów nie powinna wypowiadać. A tam tego hejtu było bardzo dużo. Niestety wielu redaktorów nie reagowało później na hejt również w mediach, ponieważ no, mamy ten wywiad pani Olejnik z no, niby poważną osobą, byłym ministrem spraw zagranicznych, obecnie europosłem. Pani Olejnik w ogóle nie zareagowała na ten hejt z jego strony. A co do tego pluralizmu, bo to też wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że TVN jest po jednej stronie sceny politycznej, bo Paweł Kukiz tam się pojawia co kilka miesięcy, a ja co kilka lat.
Więc to nie jest prawdą, że tylko TVN jest pluralistyczny. On w ogóle nie jest pluralistyczny, bo tak jak mówię, jego nie ma. Ale czy wy po prostu w pewnym momencie nie ustąpicie przed tą zmontowaną akcją? No wie pan, no są też takie prowokacje, wygrzebuje się z życiorysów jakieś przypadki, które się dokleja do niby kryminalnych spraw. No możecie być też ofiarą prowokacji. Czy nie machniecie w pewnym momencie ręką i powie, a niech ten TVN sobie przez słupa holenderskiego funkcjonuje w Polsce? Panie redaktorze, jeżeli Polacy nie będą mieli szacunku dla siebie, to i nikt nie będzie szanował. TVN, a właściwie Discovery, jako jedyna stacja medialna amerykańska obeszła polskie prawo. Bo mamy tutaj bardzo dużo tych medialnych koncernów, które dobrze przeczytały polskie prawo, zrozumiały i nie chciały go obchodzić. Paweł Kukiz od lat nie klęka ani przed Moskwą, ani przed Berlinem, ani przed Brukselą, czy przed Waszyngtonem. No, takich ataków medialnych na siebie mieliśmy bardzo dużo. Ja tych ataków przeżyłem już co najmniej 3. No, ten pierwszy duży to był wtedy, kiedy chciałem naruszyć interesy tych dużych pseudoorganizacji prozwierzęcych, które jeżeli ta ustawa weszła w życie, nie mielibyśmy bezdomności i urwałoby im się to piękne życie na naszej empatii do zwierząt. Później był wielki hejt, kiedy powiedziałem, że ja się nie zgadzam na zabijanie dziewczynek i chłopców w łonach matek. No, wtedy również palono znicze pod moim biurem, były manifestacje pod biurem, ale również wtedy pod moim domem pojawiały się maskotki, to wtedy był taki symbol właśnie tamtych protestów. I również przed tym atakiem się nie ugniemy, bo inaczej trzeba byłoby odejść z polityki. No, albo polityk działa dla dobra Polski, działa nie bojąc się tych różnych hejtów i ataków. No, wcześniej miałem również takie ostrzeżenia z Wielkiej Brytanii, że źle wypowiadam się o Randapie i glifosacie, bo uważam i są na to badania, że Randap i glifosat bardzo źle wpływają na nasze zdrowie. I już przyszło pismo takie oficjalne, że tutaj są zbierane dokumenty, aby mnie pociągnąć do odpowiedzialności. Nie przestraszyłem się, nic się nie stało, na szczęście zobaczymy, co czas przyniesie. Ale ten hejt, który teraz był, jest wielokrotnie większy niż tamte hejty razem połączone. I to jest przerażające. Tylko to nie jest wina tych ludzi, bo oni zostali totalnie zmanipulowani. To jest wina polityków oraz dziennikarzy, którzy muszę jeszcze, panie pośle, zapytać o taką rzecz. No bo jednak wasz kolega z ruchu Kukiz 15, Stanisław Tyszka, nie zagłosował z wami. Czy on się właśnie ugiął przed tym hejtem? Czy jakieś kompromisy zawarł? Czy zarzucił program, który od lat przecież powtarzacie, między innymi o repolonizacji mediów? Panie doktorze, ja nie rozumiem postawy Stanisława Tyszki i nie chciałbym jej komentować. Trzeba jego osobiście zapytać, w jaki sposób on zamierza się swoim wyborcom ze swojej postawy wytłumaczyć. Każdy jest odpowiedzialny przed swoimi wyborcami, a jeżeli uda nam się wprowadzić koordynację mieszaną, to ta odpowiedzialność będzie znacznie bardziej personalna niż jest obecnie. A no właśnie, a propos odpowiedzialności, już czas nas goni, ale panie pośle, wbrew tej histerii totalnej opozycji byłoby normalne w ramach pewnego przymierza z Prawem i Sprawiedliwością, gdybyście na przykład przyjęli jakieś stanowiska w rządzie. Czy pan poseł by przyjął na przykład, nie wiem, w resorcie rolnictwa, gdyby dostał taką propozycję od rządu? Panie redaktorze, nie ma po co. Nie ma po co. Ja nie chciałbym, żeby pan minister Grzegorz Puda czuł się z mojej strony jakkolwiek zagrożony. Ja bym chciał, żeby obywatelski program rolny znalazł odzwierciedlenie w Polskim Ładzie dla rolnictwa. Z tego będę zadowolony. Ja nie potrzebuję poprawiać sobie CV. Ja bym chciał, żeby Polakom w Polsce żyło się dobrze, a rolnicy godnie zarabiali za swoją ciężką pracę. Więc naprawdę niepotrzebne są nam w tej chwili te stanowiska. Aby Prawo i Sprawiedliwość realizowało to porozumienie, które kilka miesięcy temu zostało podpisane, będziemy pomagali zgodnie z umową, którą podpisaliśmy. Proszę państwa, naszym gościem był Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Panie pośle, serdecznie dziękuję za udział w naszej rozmowie. Dziękuję również. Dziękuję też państwu i zachęcam do pozostania z nami, bo za chwilę program Gorące Pytania.